Hej kochani, witam was na moim kanale Nela Polska. Jak wiecie, dzisiaj kupiłyśmy takie skarpetki w smyku, słuchajcie, tak. Te kosztowały 3 zł, te były po 5. Jeszcze w kasie było minus 20% dla naszej Lucji i dla naszego Filipka. Oj, nie przesunę troszkę, patrzcie kto przyszedł. A jak nie widzieliście tego filmu, gdzie kupowałyśmy i był dzień z Nelą, to zapraszamy do tego filmiku. Dokładnie. Patrzcie, przyszedł nasz kotek. Słuchajcie, tak jak w poprzednim filmiku zapraszamy, byłyśmy dzisiaj w schronisku. Szukamy dla siebie przyjaciela, przyjaciółki na długie, długie lata. Jak mówiłyśmy, ciastek nam się bardzo spodobał, ale niestety nie mogłyśmy go wziąć. Dwie rodziny go odrzuciły, powiedziały, że nie da się z nim znieść. Znalazłyśmy tą Dafnę. Ona nie miała żadnego odpisu. Bardzo możliwe, że jutro z nią pójdziemy na spacer, ale jej opiekunka nie odbiera telefonu. Dzisiaj niedziela, jutro będziemy próbować. Tak, słuchajcie, okazuje się, że wybrać ładnego psa, to nie chodzi o to. Ten pies musi być dopasowany charakterem do nas, do naszego stylu życia, no i do naszego kochanego Kiciusia. Ja myślę, że tą Dafnę nam się uda. No zobaczymy. Dobra, przejdźmy do tego, o czym jest film. Do skarpetek. Zapraszamy na przymiareczkę. Tym razem się udało... O, mi tu kotek przeszkadza, słuchajcie, przychodzi nam się łasi. Słuchajcie, ona też za nami stęskniona. Nie było nas przeszło tydzień w domu. Jest taka teraz się klei. Dzisiaj też na cały dzień musiałyśmy wyjść, bo załatwiałyśmy nasze zaległe sprawy. Przy okazji tam zrobiłyśmy też zakupki sobie, z którymi, na których zresztą byliście z nami. No i ona jest tak za nami stęskniona, że chodzi za nami kroczek w kroczek. Dobra, słuchaj, kochanie, przymierzaj skarpetki, bo przy krótkiego filmiku przymierzenia skarpetek ja gadam. Dobrze, więc zacznijmy od tych skarpetek. Przymierzymy Lucy te od skarpetki. Słuchajcie, one bardzo podobają. Różowy, blady róż z takim kwiatuszkiem, skarpeteczki. Proszę tak, bardzo. Otwieramy. Zakładamy. Tutaj trochę powoli udaje otwierać, ale to ten. No zobaczcie. Nasz Kiciunio jest głaskany przez Filipka. Aj kochani, żeby nie było jakichś pytań, czemu te właśnie skarpetki Batmana dla Filipka nie mają pudełka. Wychodziłyśmy, upadło nam i się pudełko rozwaliło, skarpetki wypadły, ale szczęście nic im się nie stało. W pudełku widzieliście na poprzednim filmie, więc jakby nie ma znaczenia, że skarpetki są bez pudełka. O, nasz koteczek uciekł. Zakładamy, przymierzamy. Ja już po pierwszej skarpetce widzę, że już troszkę za dużo. Słuchajcie, ta nasza Lucja ma tak chude te nogi, że wszystko z niej spada. Buty, ona ma 2 czy 3 pary butów, prawda? I wszystkie są za szerokie. Nie, ona ma tylko te białe Adidasy, bo inne nie pasują. Tak, za chudzinę te nasze stopy. No dobra, zobaczymy, słuchaj, te. Ale te, wydaje mi się, że są jeszcze szersze. Ale zobaczymy. Oczywiście. Przymierzamy. No i co? Pokaż. O matko, szkoda. Słuchajcie, ale wiesz co, Nelusiu? Ja ci powiem tak. Weź nóżkę. Że tutaj, jak ci podszyję trochę gumeczką. No słabo, szkoda, bo słuchajcie, takie fajne, słodkie by miała papućki. No niestety, ona ma za chudą nóżkę. Spróbuj jeszcze Filipkowi. Zobaczymy. Na Filipka będzie dobre, bo on to ma kawał nogi, ten nasz kawaler. To znaczy, Lucja ma 2 pary butów. Jedną dzieli z Filipem, takie kapciuszko. A no tak. Filip ma za to z 6. On ma bardzo dużo par butów. Ja dobra. Myślę, że nawet więcej niż 6. No. Zakładamy Filipowi. No i jak... Ej, są dobre, no. Przyluźne, ale mogą na Filipa jest. Okej, okay, no niestety nasza Lucja ma straszny problem, ale może coś tam troszeczkę tu podszyjemy. Na Filipka możemy. Słuchajcie, no zobaczcie, genialne te skarpeteczki, prawda? Dla małej baletnicy, dziewczyneczki, ale ja tu coś spróbuję pokombinować, tu podszyć, tam przeszyć i może będzie dobrze. Tak. Spróbuj założyć Filipowa. Wiem, że dziewczęca, ale spróbuję. Też za dużo na Filipa. Kurczę, bo to taki właśnie nie jest chyba bardzo rozmiar. Niby. Dobra, kochani.
pokazaliśmy wam nasze skarpety, tak, nasze dzieciaki, o które strasznie prosicie, my też je tak strasznie kochamy. Nasza Łucja oczywiście śpi, ona wiecznie śpiąca nasza dziewczyneczka. Nasz Filipek kochany, zobaczcie te jego oczęta wspaniałe. Wszyscy was bardzo gorąco pozdrawiamy, całujemy kochani i dziękujemy za to, że jesteście z nami. Tak, i niedługo pewnie będzie kolejny film z naszymi robornami. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. Obserwujcie nas. Pa!